Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy na pytanie, które dość często pojawia się i w komentarzach, i wy zastanawialiście się nieraz z tego, co pisaliście, że kupuję koguta, czy nie kupuję koguta? Jak to jest, słuchajcie? Czy w hodowli ten kogut powinien być, czy jednak nie musi? Są różne mity, różne przesądy na ten temat, więc dzisiaj chciałbym wam po prostu powiedzieć, jak to wygląda i czy faktycznie ten kogut w hodowli jest potrzebny. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście ogromna prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby pomóc jak największej liczbie osób dotrzeć do tego odcinka. Moi drodzy, jeżeli chodzi o samego koguta, to tak naprawdę w hodowli on nie jest potrzebny. Podkreślam, nie jest w momencie, kiedy nie chcecie mieć kurczaczków. No i oczywiście, jeżeli macie hodowlę taką nastawioną bardziej na zysk. Wiadomo, że w małych hodowlach, kiedy mamy 10, 15 czy 30, albo może nawet 50 kur, no mimo wszystko mamy tego koguta, jednego, czasami dwa, może nawet trzy koguty, ale generalnie nie jest on wymagany. Oczywiście panuje również taki przesąd, który po części jest prawdziwy, że jeżeli nie ma koguta w hodowli, to jedna z kur przyjmuje cechy męskie, zachowuje się, no tak pół żartem, pół serio jak facet i po prostu tych jajek niesie mniej i ta nieśność niby spada, ale nie jest to, słuchajcie, prawda. Na dużych fermach tych kogutów nie ma, kury się bardzo dobrze niosą, nie od tego to zależy, także chcę to od razu rozwiać i powiedzieć, jak wygląda to w rzeczywistości. Jeżeli zastanawiacie się, czy tego kogutka kupować, no to wiadomo, że każdy kupuje w innym celu, jedni kupują po to, żeby później mieć rosół sobie ugotować, drudzy kupują tylko i wyłącznie po to, żeby on sobie był, no bo wiadomo, są kurki, no to i musi być kogut. Zawsze w gospodarstwach, czy w takich małych hodowlach, jak jeszcze ludzie kiedyś hodowali, zawsze tego kogutka mieli. Zresztą nie dziwię się, no bo jeżeli mamy kury, no to fajnie by było, gdyby ktoś nad nimi dominował, żeby ten kogut mimo wszystko w hodowli był. Natomiast tak jak mówię, nie jest on do końca wymagany, więc jeżeli nie macie koguta, macie same kury, to bym się niczym nie przejmował. Natomiast no mimo wszystko, jak macie mało tych kurek, no to warto siłą rzeczy tego jednego kogutka mieć. Natomiast generalnie, jeżeli nie planujecie mieć kurczaczków, to tak jak mówię, ten kogut nie jest wymagany. Pytaliście, jakiego koguta kupić? Ja polecam, słuchajcie, zalecam oczywiście kupować koguta, żeby był on taki jak tej samej rasy co kury. Oczywiście jest to najlepsze, ponieważ wtedy najprawdopodobniej będzie się razem z nimi wychowywał, będzie mu się łatwiej przyzwyczaić, łatwiej zaklimatyzować, co spowoduje właśnie, że ten kogut będzie bardziej zgodny, szybciej się przyzwyczai do warunków, no i będzie szybciej nad tymi kurkami dominował. Natomiast jeżeli kupimy kogutka innego, z innej hodowli, no to nie dość, że on będzie miał nowe środowisko, to jeszcze będzie musiał się przyzwyczaić do towarzyszek w hodowli, więc to też trochę czasu mu to zajmie i będzie się czuł bardziej nieswojo. Pytaliście, czy może być kogut ozdobny. Oczywiście, słuchajcie, jak najbardziej kogut ozdobny może być do kurek niosek, ale generalnie zaleca się mimo wszystko kogutka, który już wcześniej z tymi nioskami był. W jakichś tam odchowalniach, bez różnicy, gdzie wy byście tego koguta kupowali, lepiej wcześniej o to zapytać. Jak wybierać tego kogutka? No to o tym już mówiłem. Nieraz zwracamy uwagę na skoki, zwracamy uwagę na grzebień, na upierzenie, na dziób, zwracamy uwagę, czy wydaje odgłosy, czy pobiera pokarm, jakie ma pióra, czy nie ma wyjałowionych piór, czy ma wszystkie pióra, jaki ma grzebień i tak dalej. O, tutaj mamy właśnie kogutka, specjalnie na potrzeby filmu go zamknąłem, żeby wam pokazać. U nas jest jeden kogut, mamy tych kurek dość sporo, no ale kogutka mamy jednego. Też musicie uważać, ponieważ jeżeli jest tych kogutów więcej, to po prostu mogą się razem te koguty bić. Więc to, co chciałem wam powiedzieć, moi drodzy, natomiast jeżeli chodzi o koguta, to też warto zwrócić uwagę, po pierwsze, jak pieje, ale również na całe upierzenie, oczywiście na ogon, w zależności od rasy, no i na skoki, czyli na nogi, czy nie ma żadnych większych zgrubień na skokach. Kogutka, tak jak kurki, staramy się kupować młode, czyli w 16-18 tygodniu. Nie kupowałbym, słuchajcie, kogutka rocznego czy dwuletniego. Oczywiście z dwojga złego lepiej kupić koguta niż kurę w takim wieku, ale lepiej nie kupować, ponieważ no też ten kogut na przykład może być chory, może przenosić różne choroby, a to się dość często zdarza, że właśnie handlarze sprzedają koguty, które są jakoś tam chore, ze względu na to, że no po kogucie tak nie widać, po kurze widać bardziej, no i my bardziej jesteśmy nastawieni na zakup kur, ale jeżeli kupicie koguta chorego, no to wierzcie mi, że jeżeli będzie w hodowli, to kury też od niego mogą się dość szybko zarazić. Jeżeli chodzi o koguta, to też bardzo ważne jest to, słuchajcie, żeby zwrócić uwagę na grzebień, żeby ten grzebień z jednej strony nie był zbyt czerwony, a z drugiej no za mało czerwony, nie przechodził w biel. To też jest istotne. Wy to zauważycie, bo to też wiadomo, zależy od rasy, ale generalnie jeżeli będzie on na przykład jakiś postrzępiony, jeżeli nie będzie on taki naturalny,
Myślę, że nawet osoby, które nie miały wcześniej kur, nie miały wcześniej w ogóle hodowli drobiu, to będą mogły to dość szybko wychwycić. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ dość dużo oszustw się pojawia na tym rynku, dużo mitów na tym rynku się pojawia, dlatego chcę wam powiedzieć, jak to wygląda. Jeżeli macie już kurki starsze i na przykład kogut wam padł, to jak najbardziej możecie kupić kogutka młodego, też po jakimś czasie oczywiście kurki się do niego przyzwyczają, ale jak ja to mówię, kogut ma chody w hodowli i bardzo często jest tak, że po prostu jeżeli nawet jest on młody i macie kurki, które są w starszym wieku, już długo są w hodowli, to po prostu po jakimś czasie szybciej się i tak przyzwyczają do niego niż do młodej kurki i po jakimś czasie on też będzie dominował, ale wiadomo, trzeba mu dać na to czas. Oczywiście no bardziej zaleca się kupować w tym samym wieku, żeby ten kogut później jak dorośnie i tak długo będzie w hodowli właśnie jak reszta kur, ale to też nie jest jakoś bardzo wymagane. W tych małych hodowlach bardzo często się to zmienia w momencie, kiedy kogut już podrośnie, kupujemy kogutka drugiego, albo kiedy ewentualnie właśnie już padnie, albo coś się z nim stanie, kupujemy kolejnego koguta. Koguty na rynku cenowo to wygląda różnie, one z reguły są no droższe od kury, wiadomo, no ale to też ze względu na to, że tyle tych kogutów nie kupujemy. Wiem, że też część ludzi kupuje jako brojlery, natomiast to już muszą być odpowiednie koguty do tego dobrane. Ale generalnie, tak jak mówię, nic się nie stanie, jeżeli będziecie mieli na przykład koguta od kurek ras ozdobnych na przykład i kogut też będzie jako ozdobny, a kury będziecie mieli nioski, też nic się nie powinno wydarzyć, ale przyjęło się, że jednak powinien być z tej samej hodowli przynajmniej, ponieważ wtedy bardzo często też, ja nie robiłem żadnych badań, ale od was nawet z tego, co wy mi piszecie i co wyszło po tylu latach hodowli, jednak ten kogut, słuchajcie, z takiej hodowli nieśnej, tak to nazwijmy, będzie bardziej agresywny i taki bardziej dostojny od koguta, od kur ozdobnych. Oczywiście to nie jest reguła, różnie bywa, ale no tak się mniej więcej przyjęło i powinniśmy sobie z tego zdać sprawę, że tak to wygląda. Także zwracamy, słuchajcie, na to uwagę. Oczywiście musimy też tego koguta na początku zobaczyć, jak on się zachowuje, jak on reaguje, ponieważ może okazać się, że po jakimś czasie ten kogut się w ogóle nie przyzwyczai do nas, będzie nas atakował, no i wtedy my musimy działać. Dlatego od najmłodszych lat, jeżeli widzimy, że już taka tendencja się pojawia, warto go trochę przytemperować, żeby po prostu on was nie atakował. No bo po co mielibyście go gdzieś tam zamykać, coś z nim robić, jeżeli przyzwyczai się po jakimś czasie do was, to nie będzie was atakował. No ale wiadomo, on też sobie, że tak powiem, nie da w kaszę dmuchać i jeżeli macie kury w hodowli i za często będziecie wchodzili, no to kogut może sam tak zareagować. Ale są koguty bardziej łagodne, mniej łagodne, to też zależy od rasy, od wychowania i tak dalej. Także tutaj dużo czynników wchodzi w grę. Pytaliście mnie jeszcze o żywienie. No żywimy oczywiście tak samo jak kury, wody dajemy tyle samo, średnio no kogut więcej je, no ale też jest większy, więcej wody pije, ale to są tam nieznaczne jakieś ilości. Także na dzisiaj tyle, wielkie dzięki, prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, no i do zobaczenia, moi drodzy, już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.